Dzień dobry. Teraz słychać. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i od razu muszę powiedzieć, że stoję przed bardzo trudnym zadaniem, zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ nie jestem w stanie zrobić takiego show jak moi poprzednicy. To po pierwsze, ale nawiązując do tego wystąpienia, chcę powiedzieć, że będzie o kwestiach poważnych, również tak jak w poprzednim wystąpieniu, nawet dotyczących możliwości pewnego rodzaju kryzysu zauważalnego, obserwowalnego w szkołach. Chcę powiedzieć dzisiaj o problemach społecznych osób z zespołem wrodzonej dezakceptacji płci fenotypowej. Tutaj widzą Państwo również angielską obowiązującą nazwą określającą ten syndrom. Jeszcze na wstępie pragnę podziękować organizatorom za zaproszenie. Bardzo jestem zadowolona, że mogę tutaj uczestniczyć i uczestniczyć ponownie po raz drugi. Patrząc na tę pozytywną stronę statystyki, mogę powiedzieć, że w połowie dotychczasowych sympozjów uczestniczyłam, bo jest to moja druga wizyta tutaj. Czy ktoś z Państwa jest po raz pierwszy? Większość olbrzymia. To znaczy, że jest mała szansa, że ktoś obserwował, ale być może online, te wystąpienia z ubiegłego roku. Tym bardziej serdecznie witam Państwa, bo wszystkich twarzy na pewno nie zapamiętałam, ale są w związku z tym nowe osoby, których nie spotkałam w ubiegłym roku. Krótko przedstawię, o czym będę mówić. Na początku kilka uwag terminologicznych związanych z zespołem wrodzonej dezakceptacji płci fenotypowej. Ma to bezpośredni związek z samym problemem, który poruszam, mianowicie z funkcjonowaniem społecznym tych osób. Samo nazewnictwo, sama terminologia rzutuje w pewien sposób na społeczny odbiór osób, które cierpią z powodu tego wrodzonego zaburzenia. Następnie przedstawię, jakie są zdiagnozowane, jakie są częściowo opisane, ale cały czas badania trwają, problemy osób z tym zaburzeniem. Na jakie kwestie powinniśmy zwrócić uwagę, co można zaobserwować, w jakich dziedzinach, w jakich sferach życia jednostek te zaburzenia są obserwowalne. I kilka konkluzji, które wynikają już z pewnych badań poczynionych oraz tych, które trwają. Tutaj chciałam od razu podziękować panu doktorowi Liberowi, który jest obecny tutaj z nami. Dziękuję panie doktorze za możliwość udostępnienia również pewnych danych wynikających z prowadzonej praktyki lekarskiej przez pana doktora i możliwości uzyskiwania danych dotyczących osób, które podlegają terapii, czy poddają się terapii. To jest olbrzymia baza, z której te informacje można czerpać, wykorzystywać, a wykorzystywać po to, ażeby lepiej rozeznać sam problem i pomóc osobom z tym zaburzeniem funkcjonować wśród nas. Te uwagi terminologiczne, zdaję sobie sprawę, że są może w taki niepowiązany, luźny sposób tutaj przedstawione przeze mnie. Chcę jednak zwrócić uwagę na te mylne definicje, tak, albo po prostu mylenie pojęć różnego rodzaju płci, tak, ich jest dużo, tych dookreśleń, tych epitetów stosowanych przy rzeczowniku płeć. Dlatego chcę zwrócić uwagę na to, że płeć biologiczna obejmuje zarówno płeć mózgową, tę odczuwaną, jak i płeć cielesną. Natomiast samo zdefiniowanie, określenie płci
metrykalnej, tej społecznej, odbywa się właśnie na samym odczytywaniu po narodzeniu, tak? To jest oczywiste, właśnie tych zewnętrznych objawów płci cielesnej. Wówczas, jak wiadomo, nie mamy możliwości dotarcia do uzyskania informacji od samej osoby urodzonej, kim ona jest, kim się czuje. W pewnym ujęciu takim harmonijnym płeć biologiczna stanowi tę jedność zintegrowaną, a więc rozwój płci cielesnej, właśnie fenotypowej i mózgowej. Natomiast właśnie zespół wrodzonej dezaprobaty płci fenotypowej oznacza dokładnie rozejście się, tak? Czyli niezgodność płci odczuwanej z płcią cielesną. Tutaj jest to, o czym powiedziałam, ta płeć inaczej nazywana jako metrykalna, postrzegana przez innych, czy wręcz nadana, ta zapisana, tak, w akcie urodzenia, określona właśnie na podstawie wyglądu narządów płciowych zewnętrznych. Tu jest informacja, z którą być może Państwo zetknęli się już, jak często jest występowanie tego zaburzenia i jakie są oznaczenia tego zespołu. Mianowicie, proszę Państwa, gdzie występuje, znaczy u osób jakiej płci one mają miejsce. Co jest istotne, ważne, osoby z tym zaburzeniem, i tu jest odniesienie właśnie do tej terminologii potocznie stosowanego określenia zmiany płci. Ono ewentualnie może być stosowane, czy odnosi się tylko i wyłącznie do zmiany zapisu metrykalnego, o tym powiem za chwilę, o zmianie w samym akcie urodzenia, które przebiega na drodze sądowej. Natomiast tak naprawdę określanie osób dążących do tego, żeby stać się tym, kim się czują, jako osoby, które zmieniają płeć, niesie ze sobą pewne konotacje takie wolicjonalne, powiedziałabym, właśnie jakiejś manipulacji, tak, nad swoją czy ze swoją płcią, co absolutnie nie ma tutaj miejsca. A więc zmienianie płci jest takim potocznym, tak, określeniem, które nie odkrywa, nie oddaje również szeregu problemów, jakie ludzie z tym zespołem przeżywają. Terapia prowadzona pozwala na uzgodnienie płci, więc to określenie już brzmi inaczej, bo jeśli uzgadniamy coś, tak, to w takim razie dostosowujemy tu konkretnie płeć fenotypową, cielesną do odczuwanej. Tak? Natomiast jeżeli zmieniamy, to może mieć właśnie konotacje takie, powiedzmy, mylnie czasami albo nierozróżnialne, na przykład z transwestytyzmem, tak? Zmiany wizerunku, zmiany tylko i wyłącznie dla pewnych przyjemności czy zabawy, tak? To absolutnie nie jest przypadek osób z tym zaburzeniem. Według badań, tutaj nie będę wchodziła mocno w dziedzinę medycyny absolutnie, ponieważ jestem z wykształcenia socjologiem i interesują mnie te aspekty społeczne, relacje tych ludzi, ich funkcjonowanie w grupach. Natomiast to jest to, co dzięki panu doktorowi tutaj mogę Państwu przedstawić oraz powołać się na pewne postulaty Światowej Organizacji dbającej o, czy mającej na celu dbałość, tu się pojawia angielskie transgender, tak, zdrowie, gdzie postuluje się rezygnację z tak zwanego testu realnego życia.
W praktyce ten postulat jest trudny do zrealizowania, ponieważ procedura diagnostyczna jest długotrwała, również procedura sądowa zmiany tego zapisu w dokumentach, w akcie urodzenia także przedłuża całość procedury i musimy jeszcze mieć na uwadze problemy finansowe, które często stoją na drodze do uzyskania jakiegoś aprobowanego tego, do tego, którego chcą, ten, który chcą uzyskać, tak, stan osoby z tym zaburzeniem. Co jest też istotne i jest to zauważalne, to jest w toku badań. Tutaj muszę powiedzieć, że w tym roku, teraz nie jestem Państwu w stanie przedstawić dużo danych takich twardych, wynikających z prowadzonych badań, ale one trwają. Jaki jest wiek rozpoczęcia terapii? Kiedy osoby odczuwające ten dysonans, niezgodność, kiedy zgłaszają się na pierwszą wizytę? Również jak długo właśnie trwa to postępowanie, to o czym mówiłam wcześniej, ponieważ zalecenia także tej organizacji światowej idą jednak w tym kierunku, ażeby terapię zaczynać wcześniej. W jakimś uogólniony sposób mogę powiedzieć, że im wcześniej tym lepiej, natomiast tu rodzą się kolejne trudności, kolejne kłopoty związane z samodzielnością, z samodecydowaniem osób jeszcze nieletnich. Zaraz będzie o tym mowa. Główne problemy społeczne, one powinny być rozpoczęte w zasadzie od samego, nie chcę tu użyć określenia zdiagnozowania, ale z samego uświadomienia sobie, bo diagnoza jest czymś, co może się odbyć, czy ma miejsce. Przy obecności profesjonalnej służby medycznej. Natomiast samo uświadomienie sobie, mentalizacja tego problemu już jest kwestią powodującą, może tak jak tu wcześniej właśnie była mowa, pewnego rodzaju, mogąca, tak, prowadzić pewnego rodzaju niepokój, lęk, czy wręcz sytuację kryzysową dla młodej osoby, kiedy ona zauważa, odczuwa rozbieżność pomiędzy tym, kim się czuje, że jest, a w jaki sposób jest odbierana, definiowana przez innych. Więc uświadomienie sobie, dawanie oznak otoczeniu, które pokazywałyby, tak, tego rodzaju dysonans, właśnie tę rozbieżność, jest istotne, jest ważne, jest czymś znaczącym dla samej osoby, ale tu oczywiście my w środowisku szkolnym, czy jako rodzice, bądź nauczyciele, pewne elementy zachowań, tak, charakterystycznych zachowań mogą zaobserwować i tutaj uwrażliwiać siebie wzajemnie. Kłopot jest w tym, że bardzo często takie oznaki, tak, zachowań zgodnie z płcią odczuwaną, a nie tą, która jest tak przypisana, która jest metrykalna, zauważają rodzice, ale na zasadzie, powiedziałabym, spychają po prostu, tak, ten problem. Więc być może tutaj obserwacja z większej liczby środowisk, jak właśnie szkoła, dom, mogłaby szybciej dać znać, tak, czy po prostu nakreślić, że jest to potencjalnie możliwy przypadek właśnie takiego zaburzenia. Uwaga, on się może potwierdzić bądź nie, pewne zachowania mogą być jednak, i to jest udokumentowane, tak, pewne zachowania mogą być jednak przejściowe, tak, takie, które nie potwierdzają się, no niemniej jednak jakaś wrażliwość i zauważenie, tak, może być w pewnych sytuacjach bardzo korzystne z punktu widzenia skuteczności późniejszej terapii. To, co powiedziałam wcześniej, właśnie ta zmiana płci, tutaj specjalnie napisana w cudzysłowie, gdzie wymagane jest orzeczenie
sądu. Skutkiem tego jest zmiana właśnie zapisu, samego zapisu płci metrykalnej. Wiąże się to z wydaniem nowych dokumentów. Kłopoty, trudności, skoro o tym mowa, dotyczą także tego, że w przypadku właśnie tych zaleceń, ewentualnie wcześniejszego występowania, osoby kilkunastoletnie, tak niepełnoletnie w Polsce, z punktu widzenia prawa, nie mają możliwości, więc tutaj jest, to jest bardzo ciekawe ze zderzeniem z tych badań, które teraz trwają, ten wiek zgłaszania się pierwszy, tak, kiedy oni udają się do lekarza, do specjalisty, czy rzeczywiście muszą, czy chcą, tak, czy osiągają ten wiek pełnoletności, ponieważ zgoda rodziców obojga jest wymagana w samej procedurze właśnie tej zmiany płci w sensie zapisu metrykalnego. Tak jak mówiłam, rodzice nie akceptują albo nie rozumieją, tak, nie rozumieją tej sytuacji. Wzbudza ona właśnie, może, można powiedzieć, że jest jakimś rodzajem odbieranym też może jako kryzys, tak, czasami w rodzinie. Czasami jest niemożliwe uzyskanie zgody, ustanawia się kuratora, to jedynie przedłuża całą procedurę sądową. Tak jak zbadano i podaje to literatura, w zapisie metrykalnym te zmiany od momentu wystąpienia do sądu, to trwa od kilku do kilkudziesięciu, nawet 2 lata, bądź ponad 2 lata. I zdają sobie Państwo sprawę, że jest to bardzo długi czas z punktu widzenia tego, co dzieje się wówczas, tak, z człowiekiem, który już jest poddawany terapii hormonalnej. W wyniku tego leczenia widoczne są zmiany zachodzące i dochodzi do tego, w cielesności, tak, i dochodzi do tego, że osoby, które mają ukończyć właśnie szkołę średnią albo studiują, czy starają się na studia, są po prostu w takim okresie zupełnego rozejścia się, tak, oczekiwania na odpowiednie dokumenty, tego dysonansu związanego ze zmieniającą się ich fenotypową płcią, tą cielesną, widoczną, bezpośrednio dla środowiska. Są to bardzo trudne, skomplikowane kwestie, z którymi jeszcze zakładając właśnie niezrozumienie czy niechęć, jakieś złe relacje w domu rodzinnym, bardzo mocno, silnie oddziałują właśnie na te jednostki. Stąd właśnie, tu napisałam o tych ekonomicznych, finansowych, również to ujęłam. Środki hormonalne są przyjmowane przez całe życie. Terapia jest długotrwała, kosztowna. Jeżeli w grę wchodzi w to chirurgiczne, tak, oddziaływanie na cielesności, tak, tak powiedzmy, one również pociągają ze sobą duże wymogi finansowe. To jest to, co można bezpośrednio odnieść do szkoły czy środowisk rówieśniczych także, co nam pomaga czasami zauważyć, czy każe się nam zastanowić nad tym, że być może mamy wśród swoich uczniów takie osoby. Trudności w nawiązaniu relacji z otoczeniem wśród grup rówieśniczych, w jaki sposób outsiderzy, tak, czy ci, którzy w takim, ale znowu musiałabym dać cudzysłów, naturalnym, tak, odbiorze przez dzieci są w jakiejś mierze etykietowani czy napiętnowani z powodu ich zachowań, no, nietypowych, tak, niezgodnych z tymi, które oczekuje się według tych przepisów definicji płci, ról zachowań płci kulturowej. Te wszystkie kłopoty, tu są dość drastyczne dane, występowanie depresji, próby samookaleczeń, o których była mowa, tak, w sytuacjach właśnie kryzysowych, gdzie dana młoda osoba nie może sobie poradzić z danym problemem, to jest aż około 25% w tej grupie ludzi dotkniętych tym zaburzeniem i wysoki stopień prób samobójczych, około 15%, więc w tych sytuacjach kryzysowych, tak, interwencyjnych też można brać pod uwagę
być może taką, takie źródło, taki powód. Ciekawym zagadnieniem jest również, może z punktu widzenia samych osób, czy to jest istotne, myślę, że dla nich również, ale w takim społecznym odbiorze, funkcjonowaniu osób w środowiskach, w różnych środowiskach społecznych, jest właśnie to zagadnienie odniesienia się do binarnego systemu płci, tak? Są takie rozważania, długo nad tym Państwu, to jest ostatni wykład i długo nie będę Państwa tym absorbować, mianowicie czy te osoby z zespołem ZWDPF przekraczają, czy podporządkowują się mu, tak? Tak, a nie inaczej społecznie system płci, tak, jest widziany właśnie jako binarny. I jakiś rodzaj przekroczenia oznaczałby, to nie jest adekwatne określenie tutaj, bo rodzaj przekroczenia oznaczałby coś, co już porzucono, co jest naprawdę przeżytkiem i określeniem tak zwana trzecia płeć, tak? Trzeciej płci po prostu nie ma, pan doktor to potwierdzi? Odwoływanie się do norm społecznych i stosowanie takich określeń. Wszystko chcemy, tak? Ja tu muszę wystąpić trochę przeciwko socjologom również, chociaż jestem socjologiem, uporządkować, unormować, włożyć w jakiś tak ład instytucjonalny, normatywny, prawda? Także i mamy odstępstwa i tak dalej, prawda? Tak naprawdę te określenia, czy to przypisywanie niewiele zmienia w sytuacji tych osób, tak? Są oczywiście możliwości badawcze, powiem ze strony właśnie socjologicznej, badania tożsamości, tak? Czy jakiego rodzaju ona jest, niemniej jednak to są przypadki tak mocno zindywidualizowane, że są to, powiedziałabym, efemerydy, tak? Ja wszystkie je tutaj napisałam w cudzysłowie, tożsamość, transtożsamość, tożsamość transseksualna, tożsamość nienormatywna, choć zdajemy sobie sprawę, że w tym kręgu, który określilibyśmy, że są właśnie normatywne, mamy tak różnorodne, że musielibyśmy się dopatrzeć pewnych odstępstw również, tak, od norm, więc one są tak naprawdę nieścisłe. Tu Państwo muszą zauważyć, że oprócz tego, kiedy na pierwszym slajdzie znalazła się również ta angielska nazwa, że tu jest właśnie to trans, tak? Transseksualność, transtożsamość. Ja z rozmysłem, ja specjalnie unikam określenia transseksualizm. On również ma nie najlepsze konotacje, zrozumienie, jeżeli mówimy o zaburzeniu rozwojowym, jeżeli o zaburzeniu wrodzonym, tak, rozwojowym mózgu, jeżeli mówimy o właśnie niezgodności, tak, czy dezaprobacie płci, to sama ta nazwa, chociaż nie powinniśmy się tylko na tym opierać, ale sama ta nazwa jednak wskazuje na pewną istotę problemu, prawda? Natomiast trans również z innego względu nie jest w ten sposób przyjmowany i to jest ten kolejny punkt. I wątpliwość, pytanie, tak, zaliczenie, to się po prostu stało. To się po prostu stało, że osoby z zespołem wrodzonej dezakceptacji płci fenotypowej zostały zakwalifikowane, włączone do tak zwanego środowiska LGBT, jeszcze jest I, jeszcze inne litery, tak, już kolejne być może się dodaje, gdy tymczasem ten podział, czy to, co stanowi o samym LGB, jest zupełnie inne niż w przypadku osób z wrodzonym zespołem dezaprobaty płci fenotypowej. To jest ciekawostka właśnie może, znaczy ciekawostka tego rodzaju, że tak naprawdę chyba osoby cierpiące na to zaburzenie niewiele zyskują, a być może straciły na połączeniu, tak, bo czym innym jest określenie preferencji, czy jak mówimy orientacji, preferencji, które mówią właśnie LGB, tak, natomiast zupełnie czymś innym
jest zaburzenie wrodzone, o którym tutaj dzisiaj mowa. Być może więcej informacji właśnie z prowadzonych badań będzie, jak same osoby cierpiące na to zaburzenie odnoszą się, tak, do, jak przyjmują, czy właśnie ta zbitka, tak, bo ona w ten sposób funkcjonuje, jest w jakimś sensie dla nich korzystna, bo wydaje się, że ze swoimi problemami, trudnościami są mimo wszystko pozostawione sobie, najbliższym mikroświatowi, tak powiem, relacji z rodziną, właśnie z nauczycielami, czy z rówieśnikami, często z przyjaciółmi, tak, kiedy osiągają właśnie wiek pełnoletności, tak, to mogą wówczas z osobami, które rozumieją problem, w większym stopniu współdziałać, czy z nimi również, znaczy oprzeć się na nich po prostu, tak, szukać wsparcia. Czy stanowią grupę społeczną, i tu jest kolejny właśnie ten element wsparcia, jakiejś pomocy, tak, funkcjonują rzeczywiście, chociażby przy pomocy nowych mediów, tak, możliwości kontaktów, komunikacji, strony internetowe, czy organizacje, transfuzja, tak, to jest Państwu znana, która ewentualnie jakiś rodzaj poradnictwa może stosować. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, osoby działają indywidualnie, to są przypadki odosobnione. W różnym wieku i w różnym stopniu, tak, może się przejawiać ten syndrom. Zdiagnozowanie go jednak należy do procedur, uwaga, które również nie są mocno i silnie zalgorytmizowane, tak, niestety pod względem medycznym. No niemniej jednak nie można powiedzieć, że to jest jakaś silnie działająca i wspierająca się grupa. Ci, którzy przechodzą, którzy stają się tymi, kimi rzeczywiście są, tak, czują, że nimi są, i po długotrwałej terapii, również chirurgicznych zabiegach, dochodzą do momentu w swoim życiu, kiedy czują się rzeczywiście osobami w swoim ciele. Nie są z kolei skłonne, tak, one nie tworzą, to nie jest grupa, której można byłoby, ci, którzy ewentualnie dopiero zaczynają, rozpoznają, ewentualnie szukają jakichś informacji i wsparcia, natomiast używając już tego określenia transseksualista, transseksualistka, którego jednak unikam, tak, to nie jest etykieta na całe życie, tak, bo no po prostu jest się tym, kim się rzeczywiście czuje po pewnym czasie, w jakimś momencie życia. Tu dużo badań też dotyczy cielesności, poczucia w swoim ciele, bo to jest właśnie ta główna linia dysonansu, tak? Czuję, że jestem kimś innym niż mówi mi to moje ciało i przez to zostałem tak, a nie inaczej zakwalifikowany. Tutaj, proszę Państwa, jest fragment wiersza, ponieważ w ubiegłym roku zakończyłam taką sentencją Edisona i pomyślałam, że właśnie jakieś literackie, czy często metaforyczne też obrazy więcej powiedzą niż jakieś suche dane, wyniki z badań. Ten wiersz, bo w moim ciele, młodej poetki Patrycji Małek, jest po prostu o przemijaniu, ale ja myślę, że ta strofa, która tutaj jest krótka, oddaje to, ja nie mam tego poczucia, ale myślę, że oddaje to, jakie mają właśnie osoby z tym zaburzeniem. Czują się po prostu w pułapce swojego ciała, które je ogranicza. Co do konkluzji, w zasadzie konkluzje sprowadzają się, proszę Państwa, właśnie do tych kwestii terminologicznych, także wskazanie na to, czym rzeczywiście jest, jakie rzeczywiście problemy też mają i czym rzeczywiście jest to zaburzenie, w większym stopniu odnosi się właśnie do tego określenia,
ZWDPF, mówiąc w skrócie, natomiast ta zmiana płci, tak, to jest dezinformująca, tak bym powiedziała, i wiedzą Państwo, że kilka lat temu były próby, tak, ustawowego, właśnie tam chyba było, najpierw o zmianie płci, potem przekształcono to, tak, projekt ustawy, który do tej pory nie został przyjęty jako obowiązująca ustawa, później właśnie o uzgadnianiu jednak wycofano się, tak, że ponieważ no to ma nie najlepsze oddziaływanie, nie najlepszy odbiór, tak, niska świadomość społeczna i niewiedza o tym, chcę powiedzieć, i tak w zasadzie do tego się sprowadza chyba mój pobyt tutaj, żeby o tym powiedzieć, bo sądzę, że Państwo sporo na ten temat wiedzą, ale każde uwrażliwienie, jakieś przypomnienie o tym, wskazanie, czym to rzeczywiście jest, może nam w pewnych konkretnych sytuacjach szkolnych czy rodzinnych, tak, czy nawet jakichś sąsiedzkich, w mniejszych społecznościach lokalnych, po prostu otworzyć oczy, tak. Być może, tak, jest tutaj problem tego rodzaju. Natomiast ta niewiedza i takie stereotypowe myślenie, no nie pomagają absolutnie, tak, to jest raczej ta błędna klasyfikacja, stygmatyzacja tych osób, często jakiś ostracyzm, odrzucenie, tak, marginalizowanie, co się oczywiście może przekładać na jakość życia tych osób, chęć zmiany ich, prawda, odcinania się od relacji już wytworzonych, chęć poszukiwania nowych środowisk, nowych miejsc zamieszkania czy pracy. Stąd do nas wszystkich chyba, tak powiem, może to górnolotnie brzmi, ale należy jakieś propagowanie wiedzy o tym, czym rzeczywiście to zaburzenie jest, i otwieranie oczu, uwrażliwianie na trudności życiowe tych osób. To nie jest żadna sentencja, ale podkreślenie tego, to wytłuszczonym drukiem, ale podkreślenie tego, na czym tak naprawdę polega to zaburzenie. Gdyby Państwo byli zainteresowani poszukiwaniem jakichś informacji, tu oczywiście nie są wszystkie wymienione, wszystkie możliwe. Są pewne publikacje, które już dyskutują, tak, z kolejnymi, tutaj się też sporo zmienia, są nowe badania, podejścia, to jest to, co właśnie z punktu widzenia usytuowania, umiejscowienia w katalogu, tak, chorób ICD, tak, tym, panie doktorze, jak jest kwalifikowane, tak, dane zaburzenie, ale proszę Państwa, niemniej jednak zarówno naukowe jakieś opracowania, które tutaj Państwu wybrane podałam, oraz, bo nie unikam takich właśnie, albo z literatury, czy opowieści beletrystycznych, które chociaż w literacki, tak, taki sposób, ale bardzo dobrze oddają istotę tej kwestii, o której mówimy. Są bardzo dobre filmy pełnometrażowe, Transameryka czy Nie czas na łzy. Może ktoś z Państwa widział takie? Któryś z nich? Oraz w źródłach internetowych, tak, polecałabym właśnie nie wpisywać transseksualizm, tylko właśnie zespół wrodzonej dezaprobaty płci fenotypowej. Wiele amerykańskich stron i w internecie można znaleźć takich poradnikowo też przeprowadzanych krótkich filmów dokumentalnych, które mają taki charakter poradników wyłapywania, tak, zauważania przejawów tego zaburzenia w zachowaniu młodych ludzi czy dzieci, tak, jeżeli to one występują już w wieku dziecięcym, a nasilają się, czy są mocno widoczne w tym trudnym, tak, z punktu widzenia rozwoju organizmu, wieku dojrzewania. Więc one mają dość takie wymowne tytuły, Born in the Wrong Body, tak, dokładnie pokazujące to, że jestem nie tym, nie tą, za kogo mnie uważają, prawda? To jest w tych źródłach internetowych. I to jest z mojej strony wszystko.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.